Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta opałów, w tym rewelacyjny ekogroszek Ecored oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Magazyn Miejski w środę, 5 października. Witold Torbiarczyk, witam i zapraszam. To najbardziej wiarygodny i renomowany ranking samorządów w Polsce. Każdego roku włodarze miast z wypiekami na twarzy szukają pozycji swojego samorządu, interpretują wyniki, analizują trendy. Z pozycją Kalisza w rankingu samorządów Dziennika Rzeczpospolita bywało różnie. Najwyższą pozycję, bo 10, zajęliśmy w 2013 roku. Później było już tylko gorzej. W najnowszej edycji Kalisza nie ma wcale. Dlaczego? Przez niedopatrzenie kaliskich urzędników. Ranking samorządów przygotowuje Dziennik Rzeczpospolita. Jest to wiarygodne i renomowane zestawienie, bo oparte na danych Ministerstwa Finansów i ankietach wypełnianych przez samorządowców. Analitycy Rzeczpospolitej biorą pod uwagę m.in. dochód i wydatki gminy na osobę, pozyskiwanie środków unijnych, zobowiązania w porównaniu z dochodami. Na 50 miast powiatowych w Polsce w ubiegłym roku Kalisz był na miejscu 26. Rok wcześniej o 6 pozycji wyżej. Najlepszą pozycję, bo 10, osiągnęliśmy 3 lata temu. Jeden z lepszych rankingów, w jakich miasto brało udział, to ranking Rzeczpospolitej. Za to się nie płaci, bo tam, gdzie się płaci za jakieś rankingi, zawsze istnieje obawa, czy nie za pieniądze robimy wynik. Ranking pokazuje, jak miasto się rozwija w porównaniu z innymi samorządami. Janusz Pęcherz w 2013 roku jako prezydent odbierał nagrodę za 10 miejsce Kalisza na uroczystej gali Rzeczpospolitej. Dzisiejszy prezydent Grzegorz Sapiński, choćby chciał i choćby miasto rozwijało się doskonale, to takiej nagrody w tym roku nie odbierze. Żadnej nie odbierze, bo Kalisza nie ma w rankingu 50 najlepszych w Polsce. Dlaczego? W redakcji Dziennika Rzeczpospolita dowiedzieliśmy się, że kaliscy urzędnicy nie wypełnili ankiety, na podstawie której ocenia się kondycję samorządu. Komunikat ratusza w tej sprawie brzmi: ankiety nie wypełniono w związku ze zmianami strukturalnymi w Biurze Promocji Miasta, a to urzędnicy tego biura mieli wypełnić ankietę. Jaki związek ma zmiana struktury w Biurze Promocji z wypełnieniem ankiety, bo tego nie rozumiem? Po prostu wtedy, jak są jakieś zmiany w danej firmie, to wiadomo, że zmieniają się ludzie, że należy dokonywać pewnych zmian na stanowiskach. No i w takich sytuacjach oczywiście również to staje się najważniejsze. To jest wtedy priorytetem, ażeby potem wszelkie normalne czynności prowadzić. Zdaniem byłego prezydenta prowadzenie tzw. normalnych czynności nie może być sparaliżowane zmianami personalnymi czy wewnętrzną wojną w ratuszu. Urząd musi pracować bez względu na wszystko. Trudno to sobie mnie wyobrazić, dlatego że wypełnienie takiej ankiety jest przez iluś urzędników. To nie jest tak, że wypełnia jedna osoba, bo te dane trzeba zebrać. Czyli jeżeli by przyszło pismo, że trzeba ankietę wypełnić, to następuje dekretacja przez prezydenta na osobę odpowiedzialną, a ta z kolei uruchamia cały system osób, które pomogą jej zebrać dane i wypełnić ankietę. Także trudno mi skomentować nawet taką sytuację. Odpowiedzialność za niewypełnienie ankiety i w konsekwencji oddanie pozycji w rankingu walkowerem ponosi Grzegorz Sapiński, bo to jemu bezpośrednio podlega Biuro Promocji i to on jest szefem całego samorządu. Prezydent okazał się zbyt ufny. Jak przekazuje już zadanie, to wierzy, że ono jest realizowane, bo wiadomo, że ma więcej ważniejszych spraw. Ale trzeba nadzorować efekty czy skutki tego, czy zostało zadanie wykonane, także tego nadzoru zabraknie. Nie zgodziłbym się.
Można się nie zgadzać, ale brak nadzoru prezydenta nad realizacją powierzonych urzędnikom obowiązków skutkuje brakiem Kalisza w najbardziej prestiżowym rankingu miast. Jak my teraz wiemy, że nie wypełniono ankiety, to wiemy. Natomiast czytelnik, który czyta, samorządowiec z innego miasta, porównujący się, nie widzi Kalisza, miasta na prawach powiatu, które do tej pory w rankingach bardzo dobrze wypadało, no zastanawia się, co tam w tym Kaliszu się stało, że nie ma go w 50 miast. Część politycznej opozycji w Kaliszu podejrzewa, że zamieszanie z ankietą to celowy zabieg. Kalisza nie ma w zestawieniu i jest to niewątpliwie wstyd dla miasta i jego władz. Jednak większą porażką byłby kolejny spadek w rankingu, a tego wymówką o niewypełnionej ankiecie udało się uniknąć. Po 12 tygodniach na morzu kaliszanin Bartek Czarciński kończy samotną podróż dookoła świata. Jego jacht Perła został przewrócony przez falę na Oceanie Indyjskim. Żeglarzowi nic się nie stało, jest bezpieczny i płynie do portu. Z trudnymi warunkami Bartek Czarciński zmagał się już od kilku dni. Prawdopodobnie dziś w nocy żywioł wziął jednak górę. Jak podaje portal sailing.org.pl, z ostatniego maila, który kaliszanin wysłał we wtorek po godzinie 22 do kapitana Henryka Jaskuły, wynika, że siła wiatru nieco osłabła. Mimo to wysoka fala przewróciła niedużą perłę. Na szczęście żeglarzowi nic się nie stało. Potwierdzamy, że rejs Bartka został przerwany. Kapitan jest bezpieczny i płynie do portu. Bardzo prosimy o powściągliwość w komentarzach i dywagacjach na temat zaistniałej sytuacji. O wszystkim będziemy Państwa informować, podaje fanpage Polacy dookoła świata, na którym Bartek zamieszczał swoje wpisy. W samotny rejs dookoła świata Czarciński wypłynął 4 czerwca. W rok zamierzał opłynąć ziemię, nie zawijając do portów. Już po 3 dniach jego łódź, którą budował przez 6 lat, miała kolizję z większą jednostką. Po niezbędnych naprawach kaliszanin ponownie wypłynął w morze 18 czerwca. Na wodzie przebywał przez 12 tygodni. Miasto chce jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wybudowanie nowej fontanny wraz z otaczającym ją skwerem przy placu Kilińskiego. Całość miałaby być gotowa na Święto Miasta, czyli na początek czerwca 2017 roku. Owiane tajemnicą są szacunkowe koszty tego zadania. Nieoficjalnie mówi się, że nowa fontanna może kosztować nawet 3 miliony złotych. Pomysł wybudowania nowej fontanny na placu Kilińskiego dyskutowany jest już od ponad roku. Obecna na stroje, czyli trzy głowy, jest w bardzo złym stanie technicznym, a do tego od początku budzi kontrowersje. Najprościej mówiąc, nie wszystkim się ona podoba. Remont, zdaniem władz, nie będzie się opłacać. Z propozycją postawienia nowej fontanny w kształcie fortepianu wystąpiła Małgorzata Zarzycka, wówczas radna wspólnego Kalisza, a obecnie klubu Tak dla Kalisza. Uzasadniła to muzycznymi tradycjami naszego miasta, do tego sąsiedztwem szkoły muzycznej, a także koncertami odbywającymi się przy Baszcie Dorotce. Na to jednak nie zgodziła się konserwator zabytków. W sprawie rewitalizacji placu, gdzie znajduje się fontanna, przeprowadzono konsultacje. Na ich podstawie stworzono projekt przebudowy skweru. W projekcie przewidziana została kombinacja kilku form fontann: posadzkowej, nieckowej i przelewowej. Całość będzie podświetlona, tworząc grę światła i wody. Wokół fontanny ustawione będą ławki, które zyskają estetyczne zadaszenie. Fontannę, jeżeli chodzi o plac Świętego, o plac Kilińskiego, będziemy starać się rozpocząć realizować w tym roku. Finał tej inwestycji ma być na rok przyszły. Także mam nadzieję, że na Święto Miasta inwestycja będzie gotowa. Naczelnik nie chce zdradzać szacunkowej wartości zadania. Jak mówi, nie jest w interesie miasta, by mówić o kosztach wykonania inwestycji przed ogłoszeniem przetargu. Nieoficjalnie mówi się, że wybudowanie nowej fontanny może pochłonąć minimum 3 miliony złotych. Z metalu są w stanie zrobić prawie wszystko, ale to wyzwanie jest wyjątkowe. Firma Aura Metaloplastyka przystępuje do budowy latającego spotka. Chce otworzyć rzekomo cudowną broń Hitlera, na temat której krążą legendy, ale dowodów na jej istnienie nie ma. Przy ulicy 29 Pułku Piechoty w Kaliszu powstała już mini makieta tej hipotetycznej broni V7, zwanej latającym spotkiem, bo swoim kształtem miała przypominać UFO. Inwestorem jest Muzeum Techniki Militarnej w Górach Sowich, które nie po raz pierwszy korzysta z usług kaliskiej firmy. Prace nad budową atrapy mają rozpocząć się w przyszłym roku. Najciekawszą rzeczą będzie tym wszystkim to, że on będzie w środku do zwiedzania i do przeżycia pewnej przygody.
Będzie wyglądało to w ten sposób, że wejście do spodka od dolnej części, on zresztą będzie dosyć wysoki, bo około 6 metrów, wejście do spodka, siedzenia lotnicze, w których siadamy jako pasażerowie, zapinamy się w pasy. Jest operator główny, który zaczyna dowodzić tym całym niby hipotetycznym statkiem kosmicznym. Wydaje komendy oczywiście po polsku, po niemiecku. Trudno powiedzieć, jaka grupa powiedzmy będzie turystów, no bo być może po angielsku będzie ktoś musiał mówić. Natomiast będzie to wyglądało w ten sposób, że każdy z tych uczestników tego, nazwijmy to, spektaklu takiego małego, będzie miał przed sobą bulaj, taki okno, wizjer, którym będzie obserwował, co się dzieje na zewnątrz. Atrapa powstanie w skali 1:1. Twórcy latającego spotka opierają się na dostępnych informacjach na jego temat, choć o cudownej broni Hitlera krąży wiele niepopartych faktami opowieści oraz hipotez. Według zwolenników teorii spiskowych latający spodek Hitlera powstał naprawdę, a naziści pod koniec wojny właśnie takim statkiem mieli uciec na Antarktydę. Inni twierdzą, że latającym spodkiem Niemcy polecieli aż na Księżyc. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Kaliskiego Magistratu bez naczelnika. Komisja konkursowa nie zdecydowała się zatrudnić żadnego z kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Powód: niewystarczające doświadczenie zawodowe aplikantów. Wakat naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Kaliszu powstał po przejściu na emeryturę Marzeny Pastuszak, poprzedniej szefowej wydziału. Konkurs na nowego szefa Miejskiej Kultury i Sportu ogłoszono 12 września. 30 września komisja konkursowa ogłosiła wyniki. Członkowie komisji nie dokonali wyboru kandydata z powodu niewystarczającego doświadczenia zawodowego pożądanego na stanowisku naczelnika wydziału, to jest doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz promocji miasta. Czytamy w komunikacie ratusza. A teraz telewizja oczami najmłodszych. Kto to jest dziennikarz, jak wygląda jego praca i na czym polega magia telewizji? Tego dowiedziały się dziś dzieci z przedszkola Bajkowa Kraina ze Zbierska, które odwiedziły naszą redakcję. Dzieci zobaczyły, jak pracuje redakcja portalu faktykaliskie.pl i magazynu miejskiego. Sprawdziły, jak to jest usiąść za prezenterskim stołem. Każdy czterolatek przekonał się, jakie to niełatwe zadanie przywitać się z potencjalnymi widzami. I powiesz dzień dobry. Dzień dobry. I jak masz na imię? Alan. Dzieci zwiedziły również tak zwaną reżyserkę. Oj, chyba trzeba tu nagrać. Nagrywamy, tak? Przedszkolaki, które dziś tak szybko uczą się nowych technologii, mogły przez chwilę stać się realizatorami wizji. Jak tego typu wizyty w różnych miejscach wpływają na takie małe dzieci? Myślę, że przede wszystkim pozostają one na długo w pamięci dziecka. Poznają one nowe osoby, nowe miejsca. Sprowadza się to do pogłębiania kreatywności dziecka, prawda? Dziecko będzie wracało wspomnieniami do takich wydarzeń właśnie. Myślę, że dziecko może stać się odrobinę bardziej odważne. Wie, jak wygląda ta praca od środka. Przedszkolaki już mają plany na kolejne wycieczki. Najmłodszych prowadzała nasza reporterka Agnieszka Gierz. Kto wie, może rośnie nam konkurencja. Zatłukli łomem jej psa i okradli dom. 68-latka nawet nie zadrżała na wykrzykiwane przez włamywaczy pogróżki i jednego z nich znokautowała silnym kopniakiem w krocze. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy Środowy Magazyn Miejski. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziś wieczorem pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą 6 stopni. Ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. W nocy również 6 stopni Celsjusza. Jutro rano czeka nas zachmurzenie całkowite. 7 stopni na termometrach o godzinie 8 rano. W ciągu dnia maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 998 hektopaskali.